Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Nasza planeta taka piękna! Ale możemy ją zniszczyć. You got it! You did great! Siemanku, Szymankosy, trendami, and welcome to Solar Smash! Myśleliście kiedyś o tym, żeby zniszczyć Ziemię? Żeby sprawdzić, co się stanie, gdy meteoryt walnie w środkową część Ameryki? Ile osób zginie? W tej gierce się tego, moi drodzy, dowiemy. Jeżeli chcecie, abym dalej kontynuował gierki na komórkę i Solar Smash, dajcie znać koniecznie w komentarzach i zostawcie koniecznie łapkę w górę, na przykład 1500... Lecimy, wy! Dobra, spójrzcie, mamy tutaj Amerykę, co nie? Możemy to sobie odwrócić, tutaj wszystko fajnie, pięknie. Ja bym chciał sprawdzić... Mogę przybliżyć, okej, mogę przybliżyć. Czekajcie, gdzie jest nasze mieszkanie? Gdzie jest nasze mieszkanie, moi drodzy? Tu jest nasze mieszkanie. Niestety nie możemy sobie tutaj bardziej zbliżyć, ale ja wiem, że Polska jest tutaj. Spójrzcie w ogóle, że 7 miliardów 788 milionów ludzi żyje na tym świecie. To jest troszeczkę dużo, ale możemy troszeczkę ukrócić im tutaj żywota i możemy sprawdzić, co się stanie z naszą planetą, gdy na przykład uderzy meteoryt. Tylko czekajcie, gdzie ten meteoryt może uderzyć? Może niech uderzy tutaj gdzieś w Europę, dobra? Niech uderzy tutaj w Europę. Wybieramy, moi drodzy, meteoryt. Okej, i lecimy, patrzcie na Polskę. Pyk. Oh my god! 928 milionów ludzi teraz zginęło. Spójrzcie w ogóle, że nie ma już całkowicie Europy, ja tylko wycelowałem w Polskę, a tu już po prostu w Europy nie ma całkiem. Patrzcie, mogę jeszcze jeden? O Jezus Maria, czy ja mogę... Zrobiłem dziurę w ziemi? Ale czy ziemia by tak jeszcze istniała? Nie mam żadnego pojęcia, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy byście myśleli na ten temat, gdyby tyle meteorytów uderzyło w jeden no wydaje mi się, żeby przecież teraz tutaj fale by tak przyszły, żeby to wszystko, całą tą Amerykę i to wszystko tutaj zalało. Tak mi się przynajmniej też wydaje, bo spójrzcie, nie wiem, że tutaj w Afryce się jeszcze nic nie stało. Tam ludzie sobie dalej żyją i tak dalej, natomiast tutaj w Europy już nie ma. Europy już nie ma. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy uda nam się wycelować w taki sposób, że ja się przebiję przez tą ziemię. O nie, już wszyscy zginęli! Wszyscy zginęli, moi drodzy, zobaczcie, co się stało teraz tutaj z tą ziemią. Już nie ma tak fajnie, nie ma w ogóle o czym gadać tutaj. Tu jest wszędzie tak czerwono i w ogóle, bo ta planeta się już zamieniła, ja nie wiem, w co ona się zamieniła. Ale ja bardzo właśnie chciałem sobie tutaj wycelować w taki sposób, że ja bym po prostu tą ziemię przepołowił na pół albo coś takiego, żebym jak się chciał po prostu przekopać na drugą stronę. A to po prostu się nie da, nie wiem dlaczego. Chociaż... No niby tam leci. Niby kiedyś, prędzej czy później, będziemy w stanie się przedostać na drugą stronę, ale wydaje mi się, że użyjemy, może zresetujmy sobie naszą planetę, dokładnie zresetujmy naszą planetę i zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Mamy tutaj jakieś rakiety, możemy wybrać, czekajcie, oh my god. Oh my god, ale nikt nie zginął, bo tam nikt nie żyje na samej górze, tu. O. Zobaczcie w ogóle, że tej Antarktydy już tutaj nie ma. A wycelujmy może tutaj, czekajcie, ja mogę tutaj więcej... Okej, ale ja nie chciałem teraz tutaj atakować, czekajcie, 13 milionów już ludzi zginęło, ja bym chciał na przykład tak, patrzcie. O Jezus Maria! Spójrzcie! 20 rakiet leci na raz. Jeszcze raz, ja chcę zrobić reset, bo ja chcę zobaczyć, co się stanie, jak ja wyceluję teraz 20 rakiet w Europę, patrzcie to. Lecimy tu. Lecą, patrzcie, rakiety, patrzcie, co się stało. No przykro mi, Europa! Ale Europa też chyba, jej już chyba też nie ma, patrzcie. Ale atak. Ale atak. Ale atak, taki atak, że aż się... O nie, już wszyscy zginęli. Znowu wszyscy zginęli. Ja nie chcę, żeby oni tak szybko ginęli. Czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Spójrzcie. Mamy tutaj jakieś UFO. O co chodzi z tym UFO? Okej, UFO przyleciało. UFO przyleciało nad Europę, znowu po raz kolejny. I co te UFO teraz zrobi? Oh my god! O, i odleciał! I on odleciał, ty znowu rozwalił pół Europy i odleciał, spójrzcie to! Okej? Okay. On tak walnie, że to ma taki promień, że to jest niemożliwe!
O, ale będziemy mogli chyba też dziurę zrobić. Ja nie wiem, może wypuszczę tutaj cztery statki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Za chwilę mi się gra za to znowu pewnie. Patrzcie, co się dzieje z licznikiem! O Jezus Maria, to była inwazja! Ale nic takiego już bardziej nie zrobili. Czekajcie, ja może zrobię coś takiego, patrzcie. UFO, 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 tu wszędzie UFO przylatują i atakują naszą planetę, patrzcie to. O Jezus Maria, jaki atak na naszą planetę! Ja nie wytrzymam! Czajcie, jakby rzeczywiście coś takiego się stało? Ja bym płakał mocno. Ja bym mocno płakał, mam nadzieję, żebym zdążył. Ale to jest w ogóle niemożliwe, jak tutaj się tutaj w ogóle jakieś takie chmury chyba zmieniałem, spójrzcie, widzicie? Tu są takie normalne chmury, a później tu już jest takie, że to jest tak kiepsko. Dobra, moi drodzy, zrestartujmy naszą planetę, od razu zostanie zaatakowana przez te ufoki, jeszcze nikt nie zginął. Jeszcze nikt nie zginął, zero, zero ludzi zginęło. Czekajcie, co to jest za laser? O, oh my god. Oh my god. Oh my god, 137 milionów ludzi zginęło. 137 ludzi, milionów zginęło. Patrzcie, co się teraz tutaj w ogóle dzieje, to jest niemożliwe. Widzicie w ogóle, jak atakujemy swoją planetę? Możemy coś narysować na naszej planecie. Czekajcie, zrestartujemy jeszcze raz, bo widzę, że tu jest jeszcze jakiś kolejny inny laser. Spójrzcie to. Mamy laser. Okej. Okej, niech będzie. Niech będzie, że ten laser jest taki troszeczkę mocarniejszy. Spójrzcie, może zrobimy coś takiego. Od dzisiaj jest to planeta małp. Nie no, nie planeta małp, tylko co ja chciałem powiedzieć. Uśmiechnięta paleta, ale wydaje mi się, że tym było lepiej zrobić. Tyk. 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 I teraz tak się będzie uśmiechać. Cześć, jakby tak nasza planeta wyglądała. O, jeszcze tutaj rumieńce mogliśmy zrobić, patrzcie, zrobiliśmy rumieńce, dobra. Jakąś tutaj grzywę zrobimy. Jakaś grzywa i mamy, mamy, moi drodzy, uśmiechniętą planetę, dobra, czekajcie, lecimy dalej, bo mi bardzo się to podoba. Spójrzcie w ogóle to. To, tym chyba przetnę planetę na pół, pa. Da się to przeciąć na pół? Może ją się będzie dało przeciąć na pół, tą planetę? Tą naszą Ziemię? Patrzcie, jedziemy dalej. I ludzie dalej żyją! Dalej jest 6 miliardów ludzi! Ja nie wiem, na jakiej zasadzie oni teraz żyją i gdzie oni żyją. Ale ja sobie po prostu przecinam planetę na pół, co nie? Cześć, jakby ktoś tak nas atakował? O nie! Nie chciałem tutaj uderzyć teraz! Jak ja mam odwrócić... O, tak muszę odwrócić tą planetę, dobra. I gdzie mam teraz tu iść, dobra. Tu jakoś. Czekaj, czekaj, bo ja muszę idealnie przeciąć na pół. O, ja nie wytrzymam. O, ja nie wytrzymam. Dalej żyje 3 miliardy. Zginęła tylko połowa. Ciężko zniszczyć taką planetę. Jak ja mam ją przeciąć na pół, jak się nie da? O, coś... Wszyscy zginęli! Nie wiem, dlaczego teraz wszyscy zginęli, ale wszyscy zginęli, no co za bezsens! Tego się chyba nie da przeciąć na pół, tak mi się wydaje. Tego się chyba nie da przeciąć na pół. Nie umiem odwrócić tej naszej planety. Czekajcie, bo tu może coś wejdzie. No nie, no nie da się. Naprawdę się nie da tej naszej planety przeciąć na pół. Będzie się dało, chyba się będzie dało. Ale potrzebujemy teraz tutaj chyba z 5 minut, żeby tak sobie po prostu jechać i ją niszczyć, co nie? Jakby ktoś nas miał tak atakować i się po prostu bawić naszą planetą, ja bym nie wiem, co się stało, ale by była po prostu masakra, co nie? Na tej planecie się chyba teraz zrobiło tak ciepło, dlatego oni tutaj wszyscy poumierali, bo się zrobiło mega, mega ciepło, że już tutaj nie ma... jest zero ludzkości! Ale za chwileczkę ją przed... A bo ona się tutaj jeszcze na koniuszki utrzyma, patrzcie to. Czy ona... co się teraz z nią stanie, jak my ją rozwalimy na maksa? O! No i przecięta jest w pół. Przecięta jest w pół! Już się na niczym nie trzyma, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to teraz działa. Ale po prostu sobie działa. Dobra, moi drodzy, może zróbmy tak, że ja po prostu walnę tutaj. Zawsze się chciałem przekopać do Chin. Więc to będzie teraz chyba możliwe.
To chyba będzie możliwe. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czekajcie, ja sobie może tutaj na monitor popatrzę, czy dobrze w ogóle celuję. Oh my god, czy wszyscy... Mam dziurę na wylot! O, ja nie wytrzymam. Ale ja jestem w ogóle ciekawy, czy by to było możliwe. Co by się teraz stało z naszą planetą? Bo spójrzcie w ogóle, że tam miliard osób zginęło, okej. Okay. Ale dalej żyje te 6 milionów. Ty, to ja może teraz się spróbuję przekopać tu. Spróbujmy się teraz tutaj przekopać. Lecimy, lecimy tym naszym laserem. O, widzicie, udało się przekopać. I mamy teraz i tu, i w ogóle wszędzie mamy dziury. W Afryce żyją. Ci z Afryki to chyba na samym końcu zginą. Tak jest zawsze, co nie? Tak jest zawsze. Dobra, w ogóle spójrzmy jeszcze... A, bo mamy jeszcze tutaj... Bo ja sobie tak po prostu pomyślałem, że tutaj po prawej stronie rzeczy, na przykład, czyli ten meteoryt, coś takiego, właśnie to, te lasery, to... I to, co teraz tutaj będziemy mieli, to sobie... Nikt nie zginął. Taki atak, a nikt nie zginął, bo myśmy tutaj atakowali teraz ludzi, gdzie tam w ogóle no, nie żyją. Spójrzcie, zderzenie z inną planetą. Ja sobie w ogóle tak pomyślałem, że to, co jest po prawej stronie, ogarniemy sobie na jednym odcinku. Jak wam się ten odcinek spodoba, to sobie po prostu ogarniemy drugi odcinek. Dobra, co teraz tutaj mamy? Planetę. Zderzenie planet. Oh my god! Czyli to, co mówili w wiadomościach, że jak się zderzymy z planetą, to powstanie taki wielki krater. I jedna... Dwie piąte chyba ludzkości umarła, to będzie prawda. To będzie prawda. Jestem w ogóle ciekawy, czy reset planet, patrzcie. Teraz zrobimy tak, że poleci pełno planet. O, ja nie wiem, jakie tu się dzieją rzeczy. Da się rozwalić tą planetę do końca, że ona wybuchnie, czy coś takiego? Nie da się naszej planety rozwalić do końca? No ile ją jeszcze musimy atakować, ty? Tu jeszcze coś zostało. Tu jeszcze coś zostało, tu jeszcze coś zostało. Ale mega by teraz syf był w kosmosie, gdyby nasza planeta zniknęła, co nie? By był taki syf, że ktoś by musiał to posprzątać. Naszą całą planetę by musiał ktoś posprzątać, co nie? Okej. Okay. Tu jeszcze coś jest? I tu jeszcze tak malutko zostało. Czajcie, tutaj była chyba kiedyś planeta. Tu jeszcze możemy rozwalić. Tu. Co tam jest za słońce jakieś dziwne? Czajcie? Moi drodzy, tutaj była kiedyś nasza planeta. A już jej nie ma. Ja się w ogóle nie umiem doczekać na następnym odcinku. Te kolejne tutaj jak w ogóle jakieś lasery, jakieś black hole tu jest, jakieś bomby, jakieś robaki. Reset planet, ja jeszcze chcę sobie sprawdzić, jakie tutaj mamy do wyboru inne planety. Mamy, patrzcie, mamy... To, czy to jest... Czy to jest Mars? Wydaje mi się, że to jest Mars. Ale nie jestem pewien. To jest chyba Mars. To jest chyba Mars, tak mi się wydaje. Później mamy... 13 milionów ludzi? A co to jest za planeta? Miliardów znaczy się. Co to jest za planeta, że tu jest 13 miliardów ludzi? Później mamy... Jowisz? Może? Później mamy... Oh my god. Jakieś cybernetyczne dziwne rzeczy. Później mamy... Saturn bez okręgu? Później mamy naszą Ziemię, ale taką mniejszą Ziemię, gdzie żyje tylko 3 miliardy ludzi. Możemy ich po prostu zaatakować naszymi bombami, bo oni tak tutaj szybko zginą z tego, co mi się wydaje. Chyba. Bo ja chyba znowu nie zaatakowałem tam, gdzie oni żyją. O Jezus, czajcie, jakby tyle rakiet poleciało na naszą planetę. Patrzcie, co się teraz dzieje, nie? To jest aż niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. I znowu nasza planeta nie żyje. Albo możemy jeszcze sobie wybrać jakąś ostatnią planetę. Co to jest? Słońce jakieś? A, że ona jest tak albo rozświetlona, albo jest zimowo. Tak troszeczkę dziwnie. Tutaj jeszcze mamy hydro coś tam. Aha, że tu jest sama woda.
Możemy jeszcze zmienić kolory. Dziwne. Dziwne, to jest naprawdę, to jest mega dziwne. Ale dobrze, moi drodzy, to był Solar Smash. Mam nadzieję, że wam się ta gierka podobała. Pamiętajcie, link macie w opisie. I zostawcie koniecznie te, nie pamiętam ile, ale chyba 1000 więcej łapeczek w górę. To polecimy sobie po prostu z drugim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście. Za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Ubieram kapcie. Jeżeli również się tym już chciał wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który już mam nadzieję zawsze na subskrybuj. Moi drodzy, Solar Smash! Bardzo ciekawa gierka, mam nadzieję, że wam się ta gierka podobała, jeżeli nie, zapraszam cię do innych moich produkcji! Na razie, kuźnik, cześć! Juuu.